Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych baranów na wrzesień 2024 roku. Talia, którą będę używała, to złoty tarot. Będzie też przesłanie anielskie, stali życie z aniołami i karta przeznaczenia. Kochani, pod filmem w opisie znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, zapraszam. Można pisać do mnie na esmekontakt@gmail.com. Można zajrzeć też na moją stronę internetową www.tarotesme.pl. Ok. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Barany. Co dla naszych kochanych baranków na wrzesień 2024 roku. Baranki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Barany. Wrzesień 2024 roku. Co dla baranków? Główna energia. Słońce. Przepięknie. W przeszłości mamy koło fortuny. W przyszłości zmartwychwstanie, czyli sąd ostateczny. Pomagać Wam będzie piątka buław. Przeszkadzać Wam może as kielichów. Królowa kielichów, przepraszam, królowa kielichów i rezultat albo rada, karta wisielca. No bardzo macie ciekawe karty, muszę przyznać. Oczywiście najważniejszą kartą w rozkładzie jest karta słońca. To jest tutaj no, taka najważniejsza rzecz. 7 mieczy z przełożenia. Okej, ja już sobie tutaj podobieram karty. Teraz najpierw popatrzymy przesłanie anielskie. Aniołowie, co macie tutaj dla osób spod znaku barana na wrzesień 2024 roku? Jakie przesłanie, jakie wskazówki? Drzewo życia, energia drzewa życia, bardzo mocna, wspaniała energia. Widać, że wszechświat będzie Was wspierać, ale też i wymagać od Was. Najpierw jeszcze zobaczmy, nim przejdę do interpretacji. Zobaczmy, jaką macie kartę przeznaczenia. Co dla baranków? Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Przed chwilą miały tą samą kartę ryby. Ciekawa rzecz, bo karty talier tasowałam kilkakrotnie, więc bardzo ciekawie, że znowu to wyszło. Więc można powiedzieć, że wrzesień tutaj będzie takim czasem, gdzie pewne rzeczy mogą się w końcu manifestować, czyli przyjdzie czas na realizację tego wszystkiego. Oczywiście ważna jest tutaj otwartość i determinacja w działaniu, prawda? Żeby też być otwartym na to, co przychodzi. Kolejna rzecz to opcja, że na wszystko przychodzi odpowiedni czas, z drugiej strony może tutaj prowadzić do tego, żebyście miały taką świadomość, żeby zrobić wszystko, co trzeba, a potem po prostu tak jakby czekać na ten efekt. Mieć świadomość, mieć zaufanie, że jeżeli wszystko zrobicie w kierunku czegoś, co chcecie osiągnąć, to teraz po prostu trzeba poczekać i to wszystko się objawi. Więc tutaj też bardzo ważną rzeczą będzie też praca ze sobą, nad sobą, tak żeby być gotowym na pewien etap, w którym właśnie przychodzi to, czego oczekujecie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że macie z przełożenia siódemkę mieczy. Być może od jakiegoś czasu kombinowałyście troszeczkę. Bo jest siedem mieczy, to jest karta właśnie takiego
chodzenia sobie po cichutku, tutaj coś tam zrobię, tu coś uszczknę, tam coś uszczknę, prawda? To jest takie troszkę sabotowanie siebie, oszukiwanie siebie. Po prostu powiem tak, jeśli ta karta wychodzi z przełożenia, a później mamy kartę Słońca i Zmartwychwstania, czyli Sądu Ostatecznego, to ja wiem, że z tym już koniec, bo w energii Słońca staje się w jasności. To jest karta, która mówi stań w Słońcu, czyli już bez żadnej ściemy, bez żadnego kombinowania, bez unikania, uciekania przed jakimś działaniem, czy po prostu przed jakąś prawdą o sobie, czy o jakiejś sytuacji w swoim życiu, prawda? Tutaj otwórz się na to, że będąc w prawdzie, ruszysz ten cały mechanizm, a ten mechanizm tutaj rusza, macie koło fortuny, prawda? Więc też inne sprawy, o które być może się martwiłyście, one po prostu, życie się o nie zatroszczyło, ruszyły, prawda? I teraz trzeba będzie pomyśleć tutaj o tym, żeby właśnie być, żeby sobie dać szansę właśnie, ten rozkwit, o którym mówi Słońce, na takie przebudzenie się w ogóle z tego właśnie takiego siódemkomieczowego klimatu, prawda? Teraz tak, karta Słońca też jest, kochane baranki, wspaniałą energią, jeśli chodzi o kreatywność. Także to, o czym myślałyście, żeby wprowadzić do swojego życia, żeby coś robić, prawda? To jest bardzo dobry na to moment. Wszystkie rzeczy, o których kiedyś na przykład marzyłyście, teraz możecie próbować realizować. Oczywiście jest to karta, która mówi o tym, że ta kreatywność też się może w was obudzić i nagle możecie wiedzieć, jak to zrobić. Jakiś projekt chciałyście zawsze kiedyś zrobić, czy marzyłyście o jakiejś pracy, czy coś tam. Tutaj to może być bardzo wiele różnych rzeczy. Dlaczego tym mówię? Bo karta Zmartwychwstanie tutaj mówi o rzeczach, które już zostały tak jakby pogrzebane, prawda? A teraz mogą powstać. Więc dla jednych może to być jakiś dawny związek, który nagle się może w tym miesiącu przebudzić. Dla innych to mogą być jakieś inne marzenia, które sprawiają, że jesteście szczęśliwi. Czyli zdrowie, praca, prawda? Wszystko to, co dzięki czemu właśnie macie szansę tak po prostu prawdziwie i pełną piersią żyć. Bo na wszystko przychodzi odpowiedni czas i to jest ten czas. Nie zmarnujcie tego czasu. Po prostu nie zmarnujcie tego czasu. No i jaka jest rada przy tym wszystkim dla was? Piątka buław, czyli trzeba ruszać do roboty i to totalnie, bo piątka buław to jest działanie totalne, czyli dajesz siebie wszystko, określasz swój plan i działasz po prostu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, na przykład szukając powiedzmy pracy, starasz się być lepszym niż konkurenci, prawda? Druga rzecz, też piątka buław może tutaj mówić, żeby właśnie, biorąc pod uwagę kartę Słońca, która jest główną kartą tego czytania, w momencie, gdy uświadomisz sobie, że, bo piątka, Słońce mówi, jesteś doskonały, jesteś wspaniały, prawda? I w momencie, gdy uświadomisz sobie, że nie możesz już wchodzić w energię, że takie wartościowania gorszy, lepszy, to w tym momencie wychodzisz z jakiegoś wewnętrznego konfliktu, na przykład, że jest tylu lepszych ode mnie, po co ja tam w ogóle będę startować, na przykład. Więc tu chodzi o takie uświadomienie sobie, że no to, jakby to powiedzieć, takiej pewności siebie, wytworzenie w sobie takiej pewności siebie, uświadomienie sobie, że jestem właśnie doskonały, taki jaki jestem i właśnie na taką osobę jak ja gdzieś ktoś na przykład czeka zawodowo, czy właśnie na taką osobę jak ja czeka odpowiedni partner, czy na przykład na taką osobę jak ja, dokładnie taką wiedzę jak trzeba ma odpowiedni lekarz, żeby mi pomóc. Więc tutaj to też kwestia po prostu sytuacji, to jest czytanie ogólne. No i teraz tak, królowa kielichów, która się pokazuje w negatywie. Kochani, królowa kielichów w negatywie ma
takie trudne cechy, bo po pierwsze bardzo tłumi swoje uczucia i emocje. To jest niefajne. Zwłaszcza, że wtedy wypieramy coś i udajemy, że tutaj się nic nie dzieje, że u mnie ok, a wcale nie jest ok. Druga rzecz to też królowa kielichów bardzo lubi sobie kontrolować wszystko. Ona myśli, że ma wszystko pokontrolowane, ale tak naprawdę to tylko powsadzała korki w jakieś dziury, przez które się woda do jej przestrzeni lała. Także tutaj to nie chodzi o to. Ważne jest, żeby bardziej po prostu słuchać, bardziej słuchać też tych wewnętrznych głosów takich, prawda? Też królowa kielichów, ona może mieć właśnie takie nieprzyjemne zagrania. To też dla niektórych waranów to może być jakaś konkretna osoba też. To niekoniecznie musi chodzić o to, że to wy tacy jesteście. Mówi się, że królowa kielichów w negatywie to jest taka kobieta bluszcz, wiecie, taka, która opina się i zsie. Po prostu taki typ, więc może to być dla niektórych. Oczywiście to też nie musi być wcale kobieta, to też warto pamiętać, to jest czytanie ogólne. Więc może to być, może być to taka osoba, prawda, która na przykład stosuje tak zwane szantaże emocjonalne, no bo kielichy to są uczucia, emocje, prawda. A ta karta nawołuje do bardzo ważnej rzeczy, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność, a zwłaszcza za swoje uczucia, ale też za uczucia, które wywołujemy w innych ludziach. Na przykład wpływamy emocjonalnie na kogoś w jakiś sposób negatywnie. Więc to też tutaj, to jest taka ważna rzecz, żeby wejść w tę tak zwaną inteligencję emocjonalną wyższą już, taką dojrzałą. Żeby też to zrozumieć, żeby też podejść do siebie z miłością po prostu i powiedzieć, no już dłużej tego sobie nie chcę robić. Okej. Dlatego tutaj ta odwaga jest bardzo potrzebna do, po prostu do działania. Nim przejdę do ostatniej karty, najpierw jeszcze, o, akurat mi się otworzyło, drzewo życia. Anioły drzewa życia pragną, abyśmy wiedzieli, że nasze życie jest dla całego świata duchowego, duchowo-materialnego, bardzo ważne. Jesteśmy duszami, które przyszły świadomie na Ziemię, aby zrobić kolejny krok w swoim rozwoju. Wszystko, czego doświadczamy w swoim życiu, jest ziemską lekcją, która jest cennym darem dla nas. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że moce całego drzewa duchowego są teraz z nami. Otrzymujemy w ten sposób błogosławieństwo pełne mocy drzewa życia. Nieraz zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy, jaki sens ma nasze życie, dlaczego cierpimy. Każda z odpowiedzi jest w nas. Popatrzmy na nasze dotychczasowe życie z perspektywy obserwatora, który nie osądza, akceptuje. Wówczas ujrzymy sens swojego istnienia. Największym zadaniem życiowym jest pokochanie siebie samego. To jest też, co tutaj mówiłam, między innymi. Wtedy pozostałe zadania życiowe wykonamy z łatwością i uczuciem miłości, którego tak szukamy. Bóg i anioły przez drzewo życia dają nam znak, abyśmy pokochali siebie i cieszyli się energią drzewa życia, przekazując ją innym. Twórzmy nowy świat miłości każdą swoją myślą i działaniem. Afirmacja dla Was na wrzesień. Jestem drzewem życia, miłością, światłem. Każde moje działanie jest afirmacją życia. Przepiękna energia. I tutaj rzeczywiście tak się dzieje, że jeżeli oszukujemy, jeżeli coś się dzieje nie tak, a mówimy jest ok, prawda, i kombinujemy i coś tam próbujemy działać gdzieś tam okrężnymi drogami, to nie jesteśmy w tej prawdzie i wtedy te energie, które dobre do nas idą, nie mamy szansy ich po prostu uzyskać. Gdzieś one przenikają, gdzieś one uciekają. I tutaj ważną rzeczą jest, żeby to zrozumieć. Radą tutaj dla Was jest karta wisielca, dlatego że nie jest to, na pewno nie jest to rezultat, dlatego że tutaj w karcie przyszłości jest karta zmartwychwstania, która mówi o właśnie takiej świeżości, o tym skoku do przodu, o przebudzeniu, a wisielec tutaj pokazuje się właśnie jako rada, czyli spójrz na sytuację
odwrotnie, z innej strony, inaczej. Zadziałaj inaczej. Jak do tej pory na przykład robiłeś wszystko, żeby powiedzmy, nie wiem, dbać o innych, a nie o siebie, to teraz zadbaj o siebie. To teraz postaw siebie w słońcu, w samym centrum, jak to słońce. Teraz ty bądź najważniejszy, prawda? Więc w ten sposób to widzę. Jeśli na przykład ktoś mówił teraz szybko zrób to czy tamto, to się zastanów, czy się tak szybko chcesz rozpędzać do tego. Więc zwróć uwagę na tego typu rzeczy. Owszem, też zwróć uwagę na swoje poświęcenie, bo to jest karta wisielca, to jest też energia poświęcenia. Zwróć uwagę, jak długo jeszcze chcesz się poświęcać w jakiejś sprawie. Czy to w jakiejś relacji, czy zawodowo na przykład w jakiejś firmie, czy gdzieś. Czy naprawdę ci to odpowiada, bo teraz możesz naprawdę zadziałać. Teraz naprawdę możesz ruszyć do przodu. Więc to jest, masz szansę po prostu mieć tą tak zwaną nową wizję. Masz szansę zobaczyć, zrozumieć, że po prostu życie jest pełne nieskończonych cudów, tylko jeśli się na to odważymy, jeśli tylko pozwolimy sobie zobaczyć, czasami spojrzeć inaczej, czasami zmienić tę perspektywę na nową, prawda? I myślę też, że na przykład to może tak być, dla niektórych to może też być coś takiego, że pozwolą sobie na przykład na jeden dzień całkowicie nawet i gdzieś na chwilę schować się gdzieś, jak to się mówi, gdzieś na moment wyjechać, czy wykorzystają jakąś okazję, gdzie będziecie mieć czas tylko dla siebie, żeby właśnie pewne sprawy po prostu przemyśleć. Dobrze jest też w takim momencie po prostu prosić swoje wyższe ja, swoje anioły o wsparcie, o pomoc, o jakiś impuls taki, jakiś znak, który, tak jak tutaj on wisi, bardzo często jest pokazany wisielec, który na dole widzi jakieś znaki, bo to jest symbol Odyna, który został powieszony do góry nogami i w ten sposób dostrzegł runy, prawda? Więc też tutaj właśnie pewnego rodzaju takie poświęcenie, spojrzenie inaczej, co może od was wymagać wysiłku, to może właśnie przynieść efekt, możecie po prostu zrozumieć, może wam się, jak to się mówi, rozjaśnić pod kopułą, że tak powiem, kolokwialnie, i będziecie wiedzieć, co robić, żeby już nie musieć udawać, żeby nie liczyć tylko na łódź szczęścia, tylko świadomie po prostu, bo słońce to jest świadomość, żeby świadomie prowadzić swoje życie ku swojemu najwyższemu dobru. To jest tutaj najważniejsze i życzę wam, żeby tak się właśnie stało. Jeszcze sobie tutaj pociągnę taką wypadkową kartę tego czytania. Patrzcie, podwójny wisielec. I są te runy, o których mówiłam. Są te runy, o których mówiłam. No. Powiem tak. Skoro ta karta pojawiła mi się tutaj, to ta karta jeszcze dodatkowo będzie mi mówiła jako rada, nie odpuszczaj do końca. Znaczy mówię w tym sensie, że żeby nie było tak, że życie ci podstawi pod nos wszystko, co najlepsze, a ty powiesz, a tam, ja nie wiem, poczekam jeszcze, zobaczę, na przykład, nie? Powiedzmy, jeszcze nie jestem pewien, pewna, jeszcze nie wiem. Chyba potrzebujecie czasu, żeby przemyśleć. No ja wiem, że na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Tylko czy się załapiecie w tym miesiącu na to? Czy się obudzicie, ockniecie? Potrzebujecie na chwilę, jakiejś chwili dla siebie, tak żeby nie być w jakimś kołowrocie. Bo koło fortuny swoją drogą też często pokazuje, że się dużo dzieje w tej wefta. A eremita może mówić tutaj o dwóch rzeczach. Albo wy po prostu gdzieś znajdziecie, ja to mówię o eremicie czasami, że pójście na ryby, tak żeby zresetować głowę i tak dalej. Więc może to być coś takiego, ale też eremita może być jakimś fachowcem. Kimś, kto wam po prostu, za przeproszeniem, da takiego kopniaczka w tyłeczek,
że po prostu ruszycie, że znajdziecie, że stwierdzicie, że ten czas to jest teraz, to jest tu i teraz. Więc może to być ktoś taki właśnie, ktoś taki, kto was przebudzi tutaj, kto wam te klapki z oczu ściągnie. Dobra, jeszcze jedna karta dla was. No jest ten nowy początek w końcu. Paź denarów, więc długo, długo do tego zbieranie, ale mam nadzieję, że wykorzystacie ten czas, bo potencjał tutaj na pewno dla was będzie, a macie szansę właśnie pójść do przodu, zrobić coś dla siebie, coś ważnego dla siebie. Może też tak być, że po prostu będziecie potrzebować po jakiegoś czasu, żeby po prostu troszkę odpocząć. Może też tak być, że będziecie potrzebować tego czasu, żeby po prostu odpocząć, pobyć trochę samemu, żeby tych obowiązków może jakiś było innych mniej i z tego się coś wykrystalizuje się właśnie ten nowy pęd po tym ściętym drzewie, ten pęd, który tutaj idzie i wtedy po prostu ruszycie do przodu. Tego wam życzę, bez względu na to, w jakiej sferze życia będzie się to u was działo. Wszystkiego dobrego, dajcie się opromienić, kochane baranki. Pozdrawiam, niech to będzie dla was cudowny wrzesień.